takim razie pozwolę sobie zacząć i przywitać wszystkich gości. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Można powiedzieć, że jest już tradycją, iż mniej więcej o tej porze roku, podsumowując niejako cały sezon zarówno naukowy, jak i powiedziałbym kulturalno-rozrywkowy na polach Grunwaldu, nasza placówka organizuje tego typu spotkanie. Do tej pory miejsca spotkań były różne, bo widywaliśmy się i w Olsztynie, w Ośrodku Badań Naukowych, obecnie w Instytucie Północnym, ale widywaliśmy się również i w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk imienia profesora Manteuffla. Tym razem, dzisiaj po raz pierwszy widzimy się, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy, w gościnnych murach Ostruckiego Zamku. A widzimy się, Szanowni Państwo, wbrew wszystkiemu, dlatego że sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest trudna, jak Państwo wiecie, i wygląda na to, że będzie coraz trudniejsza. Dlatego tym bardziej jest nam miło, że możemy się spotkać nie online, ponieważ były takie dyskusje również wśród nas, żeby całą konferencję, całe nasze spotkanie przenieść do internetu. Natomiast ja jestem nieco staroświecki, w związku z czym jestem przeciwnikiem tego typu formuły konferencyjnej. Uważam, że to się na dłuższą metę nie sprawdza. Jednak ta bezpośrednia wymiana myśli, bezpośredni kontakt jest tu daleko ważniejszy niż widzenie się w jakichś Skype'ach czy w jakichś formach innych internetowej komunikacji. Także raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie i jest mi niezmiernie miło, że mimo przeciwności losu możemy się tutaj dzisiaj zobaczyć i popatrzeć sobie w oczy. Szanowni Państwo, tak wyszło, że referat otwierający, czy też inaugurujący naszą krótką, ale treściwą konferencję przypadł mi, w związku z czym pozwolę sobie sam sobie udzielić głosu. Prosiłbym tylko o uruchomienie prezentacji, którą tutaj przekazałem koledze, i ewentualnie, jeśli mógłbym prosić o ten magiczny przełącznik, którym zmienia się slajdy, to byłbym niezmiernie zobowiązany. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, temat mojego dość krótkiego wystąpienia to etos grunwaldzki jako forma kształtowania się świadomości Polaków. Dlaczego taki temat? Ano to będzie do końca, to będzie wiadomo na końcu, kiedy będziemy mówili o tym, co w tej chwili dzieje się na polach Grunwaldu, a dzieje się bardzo dużo, choć z bardzo dużym trudem i wysiłkiem nas wszystkich, nie tylko muzealników, ale również i budowlańców, inżynierów kontraktu, a przede wszystkim samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję za nieustanne wsparcie, przede wszystkim to finansowe, i proszę o jeszcze. Dziękuję, panie marszałku. To zacznę. Szanowni Państwo, gdy 15 lipca 1410 roku, w dniu rozesłania apostołów, w trójkącie wsi Stembark, Grunwald, Łotwigowo, stanęły naprzeciwko siebie dwie z najpotężniejszych armii wczesnej średniowiecznej Europy, żadna strona konfliktu nie przeczuwała, że bitwa, która wkrótce miała się rozegrać, nie tylko zmieni na trwałe układ geopolityczny w basenie Morza Bałtyckiego, ale odegra też trwałą rolę w kształtowaniu etosu narodowego zwycięskiej strony. Paradoksalnie o tej bitwie, w której naprzeciw siebie stanęły z jednej strony armia krzyżacka dowodzona przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, zaś z drugiej oddziały polskie i litewskie dowodzone przez króla Polski Władysława Jagiełłę i jego strzelecznego brata wielkiego księcia Witolda, wspomagane przez Tatarów, wiemy bardzo niewiele. Dokładne odtworzenie przebiegu starcia wobec braku solidnej bazy źródłowej nie jest możliwe. Najlepiej podsumował to przed laty Stanisław Herbst, który napisał, że o bitwie grunwaldzkiej wiemy z pewnością trzy rzeczy. Że się odbyła, że odbyła się 15 lipca 1410 roku i że zwycięstwo odniosły połączone oddziały Unii Jagiellońskiej. Wszystko inne to jedynie hipotezy. Ten brak zasadniczych danych dotyczących samej bitwy od dawna spędza sen z powiek historykom wojskowości, którzy toczą bezustanne spory dotyczące szczegółów i następstwa wydarzeń, spierają się, kto zabił wielkiego mistrza, a nawet gdzie dokładnie samo starcie miało miejsce. Nie zmienia to jednak faktu, że odniesione przez Władysława Jagiełłę zwycięstwo grunwaldzkie wywarło na współczesnych ogromne wrażenie skalą klęski zakonu krzyżackiego, który wydawał się przed kampanią niepokonany. Na polu bitwy oprócz Ulricha von Jungingena polegli wszyscy wyżsi urzędnicy zakonni, poza wielkim szpitalnikiem,
Z 250 członków zakonu, którzy brali udział w bitwie, poległo 203. Tu pan profesor Kwiatkowski być może mnie poprawi, bo nie wiem, czy to jest właściwa liczba. Pan profesor Kwiatkowski, nie widać tego w internecie, kiwa głową, także dziękuję bardzo. Zaś straty krzyżackie można szacować na około 8 tysięcy. Dawni kronikarze, przejawiający charakterystyczną dla średniowiecza tendencję do wyolbrzymiania opisywanych zdarzeń, nazywali grunwaldzką wiktorię zupełnie prawidłowo Maxima Strages lub Wielkim Pobiczem, czyli mówiąc językiem współczesnym, było to sprawione krzyżakom srogie lanie i tęgi łomot. Kampania, zwana później Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim, trwająca w latach 409-411, zakończona pierwszym pokojem w Toruniu, nie zlikwidowała problemu krzyżackiego zupełnie. Sam pokój toruński bywał oceniany przez wielu historyków jako klęska Jagieły i jego polityki. Pisano o przegranym pokoju, pokoju za wszelką cenę, czy niekorzystnym dla Polski pokoju. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, pisano pod przemożnym wpływem ojca polskiej historiografii Jana Długosza, który w swoich rocznikach wyraził taką opinię. Król Władysław za radą wielkiego księcia Litwy Aleksandra zawiera haniebną, szkodliwą dla Polaków wieczystą ugodę z Prusakami, dodając jeszcze, wspaniałe i godne pamięci zwycięstwo pod Grunwaldem nie przyniosło Królestwu Polskiemu żadnej korzyści. Po drugie, późniejsi historycy zajmujący się Wielką Wojną formułowali swoje sądy, mając w pamięci spadkobiercę Prus Krzyżackich w postaci Królestwa Prus, które dokonało rozbiorów Polski. Jednakże musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zwycięzcy, uczestnicy Bitwy Grunwaldzkiej byli niezwykle z siebie dumni, widząc leżącą w kurzu i krwi potęgę groźnego zakonu. Jak dumny musiał być sam król Władysław, który niemal do ostatnich chwil zapewne drżał o wynik bitwy, w której raz jedna, raz druga strona zdobywała przewagę, może świadczyć list, który nazajutrz po wiktorii wysłał do swej żony, królowej Anny. Mimo że Jagiełło nie brał bezpośredniego udziału w bitwie, dowodząc wyniosłego wzniesienia, to jednak w ostatniej fazie rozprawy z krzyżakami puścił się w pogoń za uciekającym wrogiem. Sam tak to opisywał. Pomienionych wielkiego mistrza i marszałka Schwarzburga i Elbląskiego i wielu innych komturów krzyżackich usiekliśmy. Innych do ucieczki zmusiliśmy i we własnej osobie ścigać zaczęli. Dwie mile byli ścigani, a uciekając w jeziorach i rzekach, które stały na drodze ich ucieczki, w ogromnej liczbie potonęli. Innych zaś zabito tak, iż bardzo niewielu uszło. Współcześni mieli zatem świadomość, że bitwa pod Grunwaldem była największym jak dotąd triumfem rodzimego oręża. Nic zatem dziwnego, że wkrótce po zwycięstwie zaczął się w społeczeństwie polskim kształtować, popierany zresztą przez czynniki oficjalne, swoisty mit Grunwaldu, który możemy także zdefiniować jako grunwaldzki etos. Etos ten kreowany zarówno świadomie, jak i spontanicznie, wyrażany w pomnikach literatury, architektury czy malarstwa, jest w naszych ojczystych dziejach swoistym fenomenem. Na przestrzeni stuleci zmieniały się jego treści i sens, a sam etos używany był przez rozmaite czynniki polityczne, artystów, poetów, do osiągnięcia rozmaitych celów. Jednego jednak możemy być pewni. Mit czy też etos Grunwaldu, pomimo upływu lat i zmian samego społeczeństwa, wciąż jest w tym społeczeństwie żywy i wciąż podlega redefiniowaniu. Idea uczczenia bitwy pod Grunwaldem trwałym pomnikiem mającym w zamyśle polskim po wsze czasy przypominać o zwycięskiej bitwie narodziła się w głowach polskich dostojników i samego króla jeszcze w czasie trwania kampanii podczas oblegania Malborka. Mając wówczas w ręku całe Prusy, Jagiełło zdecydował się na ufundowanie na pobojowisku klasztoru pod wezwaniem świętej Brygidy. Niestety wskutek wycofania się z zajętych przez Polaków i Litwinów ziemi, plan ten nie doszedł do skutku. Udało się to dopiero w 1412 roku w Lublinie. Pomimo to jednak na polu, gdzie doszło do wielkiej bitwy, powstał kościół ją upamiętniający, zbudowali go jednak krzyżacy, a konkretnie następca von Jungingena, wielki mistrz Henryk von Plauen. Postarał się on również o uzyskanie dla fundacji stosownych odpustów, których udzielił 6 października 1412 roku późniejszy antypapież Jan XXIII, podkreślając przy tym swojej bulli zgodnie z krzyżacką propagandą, że stanęła ona w miejscu bitwy chrześcijan z niewiernymi. Kaplica została poświęcona w marcu 1413 roku, a już rok później spaliły ją wojska polskie podczas wojny głodowej. Szybko ją odbudowano i bogato wyposażono. Nie zapomniano także o stosownym uposażeniu aż 7 przypisanych do niej duchownych. Wysoki status kaplicy popitewnej potwierdza fakt, że proboszcz z pobojowiska był w 1450 roku członkiem konwentu malborskiego.
W XVI wieku wraz z rozwojem kontrreformacji kaplica popadła w ruinę. Pomimo to wciąż do jej pozostałości przybywali pątnicy, zaś raz w roku pastor z pobliskiego Mielna odprawiał tu nabożeństwo. Z XVIII wieku pochodzą informacje o cudach uzdrowień, które miały miejsce w jej ruinach. Pielgrzymowano tutaj zarówno z Prus, jak i z Polski. Przybywali i katolicy, i protestanci. Chcąc temu przeciwdziałać, pruskie władze pod wpływem donosu ostatecznie nakazały zburzenie pozostałych ruin. Przy okazji dostało się im stębarskiemu proboszczowi, który miał ponoć czerpać korzyści ze sprzedaży odpustów. Niezależnie od fundacji klasztoru upamiętniającego bitwę, strona polska postanowiła tak ważne w dziejach narodu wydarzenie opisać. Już w grudniu 1410 roku powstała zapewne na zlecenie monarchy polskiego obszerna kronika konfliktu opisująca dzieje zmagań polsko-krzyżackich. Nie znamy jej autora, ale był nim ktoś z najbliższego otoczenia króla, naoczny świadek bitwy, być może zaufany doradca królewski, ksiądz pod kanclerzy Mikołaj Trąba. Niestety to dzieło, które mogłoby być... Przepraszam, ja bez okularów średnio widzę, co tam jest. Niestety to dzieło, które mogłoby być dla nas tak ważne, zaginęło. Do naszych czasów dochowała się jedynie kronika konfliktu, będąca skrótem zaginionej pracy. Została przygotowana jako kazanie z okazji setnej rocznicy bitwy. Właśnie, kazania z okazji rocznicy. Strona polska niezwykle pieczołowicie pielęgnowała grunwaldzki etos, a król Jagiełło ustanowił dzień 15 lipca oficjalnym pierwszym świętem państwowym, podczas którego miały odbywać się rokrocznie uroczystości i nabożeństwa. Pierwsze jednak obchody związane z bitwą odbyły się w listopadzie 1411 roku. Wówczas to w dniu świętej Katarzyny, czyli 25 listopada, zdobyte w bitwie chorągwie krzyżackie zawisły uroczyście w kaplicy świętego Stanisława na Wawelu jako trofea zwycięzców. Jagiełło przy tej okazji odbył triumfalny pochód z Niepołomic do Krakowa. Chorągwie nieśli w procesji prałaci i panowie królestwa. Nieco wcześniej część zdobytych chorągwi ozdobiła katedrę w Wilnie. Znamy dokładnie ich wizerunek. W 1448 roku Jan Długosz nakazał malarzowi Durinkowi namalowanie chorągwi, do których napisał objaśnienia. Dzieło to zatytułowane Banderia Tutenorum, tu mamy fragment. Banderia Tutenorum, zachowane do dzisiaj, jest jednym z najważniejszych źródeł do poznania bitwy grunwaldzkiej. Ważniejszym jeszcze są długoszowe roczniki, w których znaczną część księgi 10 i 11 poświęcił Wielkiej Wojnie. Co prawda musimy, szanowni państwo, mieć świadomość, że sam Jan Długosz urodził się 5 lat po bitwie i na samym polu bitwy nigdy nie był, ale korzystał z relacji naocznych świadków. W tym swego ojca Jana, który walczył pod Grunwaldem jako prosty rycerz, oraz swego późniejszego chlebodawcy Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, który jako młody duchowny znajdował się podczas bitwy u boku Władysława Jagiełły. Przepraszam. Wraz z upływem lat, a następnie stuleci, w Polsce nie zapomniano o Grunwaldzie. W wieku XV i na początku XVI znano w naszym kraju niemal 50 pieśni polskich i łacińskich sławiących wielką wiktorię. Do naszych czasów dotrwało jednak ledwie kilka z nich. 100 lat po bitwie powstała, być może z okazji rocznicy, najcenniejsza z zachowanych, anonimowa, staroświecka pieśń o pruskiej porażce, która się stała za króla Jagiełła Władysława roku 1510 napisana. Warto w tym miejscu przytoczyć jej fragmenty pisane piękną, staropolską mową. We wtorku w dzień apostolski rzekł marszałek: Królu Polski, wielki tu jest lud przed nami, trzeba by był Pan Bóg z nami. Król, widząc, iż blisko było, aby się to dokończyło, nacz się Niemcy hardzie brali, niż polskiej mocy doznali. Chorągiew wnet kazał podać, chcąc swym więcej serca dodać, a iż podnosi ją sprawnie, tymi słowy dał znać jawnie: Boże, Ty wiesz bez chyby, co pomyśli człowiek żywy, przed Tobą się nikt nie skryje, kto źle albo dobrze żyje. Kilka lat po napisaniu staroświeckiej pieśni swoje dzieło o Grunwaldzie zatytułowane Bellum Prutenum opublikował piszący po łacinie poeta Jan z Wiślicy. O życiu tego twórcy, jednego z pierwszych poetów humanistycznych i renesansowych, właściwie nic nie wiadomo poza wzmiankami w Bellum Prutenum. Styl jego utworu jest jednak krańcowo inny niż ludowej staroświeckiej pieśni. Brzmią w nim bowiem piękne nawiązania do antyku, do epickiego obrazowania, przypominające dzieła Wergiliusza czy Horacego, a nawet Homera. Pozwolę sobie zacytować. Dzień był ciepły, lipcowy, właśnie kiedy w polach zbożorodnej Cerery dojrzewają plony.
a rolnicy i żeńcy do pracy się spieszą. W takim czasie Mars srogi powstał w pruskiej ziemi, a waśniąc między sobą Polaków z Prusaki, obu ludom z zapałem rwącym się do broni wydał hasło i straszne zapowiedział dzieje. Zawrzały w sercach gniewy, a z piekieł otchłani śmierć blada, przelatując powietrzem i ziemią wskazywała krwawego węża, znak śmiertelny wielu mężom, mającym zejść w grobowe cienie. To rzekł, przykazał hasło wytrąbić do bitwy, chorągwią ruszyć naprzód w bojowej postawie i śmiałym sercem wojsko wypuścił na wroga. Zwarły się wnet zapałem chówce przeciwników. Sam król w pierwszym zastępie bój poczyna krwawy, walczy, gromi, rozpiera zaciśnione tłumy i śmierć rozsiewa. Zda się jakby Tydej drugi, kiedy sfinksy porażał w stertach skał podniebnych, albo Hektor zwycięski, gdy danajskich wodzów dzielną dłonią wywracał pod murami Troi. Podobnie król, gorliwym uniesiony szałem, słał dookoła na pował zuchwałe Germany. Pod koniec wieku XVI, gdy wciąż cieszyliśmy się owocami renesansu, a Rzeczpospolita obojga narodów wciąż jeszcze była potęgą, historyk Maciej Stryjkowski opublikował swoją Kronikę Polską. Dzieło to, napisane prozą, ma jednak kilka nieudolnie, co prawda, wierszowanych fragmentów. Jednym z takich rymowanych ustępów jest opis wielkiej wojny Polski i Litwy z zakonem krzyżackim. I tu też zacytuję. Zbroję i mężów dzielność wysławiam sarmackich i potłumioną hardość wielkich sił krzyżackich. Hardość, którą Bóg niszczy, a pokorę lubi, cichych na stolce wsadza, pysznych z carstwy gubi. Zindram Maskowski wojska sprawował koronne, Jan Żarnowski Czech rządził żołnierze postronne. Litwę Iwan Zedziewit, Jan Gastold Wiedli, Tatarowie poboczną obronę zasiedli. Podane wyżej przykłady poezji staropolskiej dotyczące Grunwaldu absolutnie nie wyczerpują recepcji etosu grunwaldzkiego w społeczeństwie polskim doby renesansu, a potem sarmackiego baroku. O Grunwaldzie pisali i Bernard Wapowski, i Maciej Miechowita, Marcin Kromer czy Joachim Bielski. Wraz z rozwojem malarstwa i teatru tradycja grunwaldzka przenikała i do tych dziedzin sztuki. W wieku XVII dotyczące Grunwaldu inscenizacje teatralne pojawiały się w przedstawieniach kolegiów jezuickich, a w oświeceniu ten etos przenikać zaczął do rodzącego się malarstwa historycznego. Wiek XVIII jednak to okres, kiedy grunwaldzka wiktoria przegrywała rywalizację o umysły i serca Polaków z wydarzeniem roku 1683, Wiktorią Wiedeńską. Tragedia zaborów, walki o utraconą w wyniku ograniczonej niezdolności do działania państwa polskiego z powodu przestarzałego systemu politycznego, przepraszam, niepodległość sprawiły, że etos grunwaldzki zaczął żyć na nowo. Tym razem jednak jego znaczenie było inne. Na Grunwald zaczęto patrzeć jak na krzepiące serca wydarzenie, które ukazywało dawną potęgę państwa polskiego, którego nie było już na mapach Europy. Etos Grunwaldu w XIX i w początkach XX stulecia był apoteozą wielkiej przeszłości i miał dawać nadzieję na wielką przyszłość. Jagielle człowiekowi bez skazy przeciwstawiano rozpolitykowanych sarmackich warchołów. Nie bez znaczenia dla upowszechnienia idei Grunwaldu był romantyzm, który renesansową miłość do antyku zamienił na umiłowanie wieków średnich. Już w 1816 roku historyk i poeta Julian Ursyn Niemcewicz przypomniał Polakom o Grunwaldzie w swych śpiewach historycznych, niezwykle popularnym w okresie zaboru w zbiorze pieśni o wielkich postaciach z przeszłości Polski. Jedna z nich poświęcona została Władysławowi Jagielle i jego Wiktorii. Już czarne chmury pędzone wiatrami, gdy srogim grzmotem uderzą o siebie, tak chówce polskie z krzyżaków rotami zwarły się z trzaskiem w tej ciężkiej potrzebie. Wrę krwawa bitwa, a zawsze na przedzie król swych Polaków, Witold Litwę wiedzie. Wtem z boków Dypolt, rycerz znamienity, leci i wszystko wywraca i łamie. Miał zbroję czarną, krzyż na boku ryty, kaptur na głowie, pas złoty przez ramię. Nikt go nie wstrzymał, nikt go nie stworzył. Natarł na króla i drzewcem nań złożył. Etos grunwaldzki obecny jest także u naszych dwóch największych romantycznych poetów, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Ten pierwszy w poematach Grażyna i Konrad Wallenrod nawiązywał, choć nie expressis verbis, do idei grunwaldzkiej, gdyż ich treść dotyczyła wcześniejszych zmagań krzyżaków z Litwą.
Wydaje się jednak, że słowa Rymwida z Grażyny odnoszą się do zbrojnego starcia Polaków i Litwy z zakonem krzyżackim. Lecz krzyżackiego gadu nie uwłaszcza nikt ni gościną, ni prośbą, ni darem. Małoż, Prusaki i Mazowsza, cary ziem, ludzi i złota wepchnęli mu w paszczę. On wiecznie głodny, choć pożarł tak wiele, na resztę naszą rozdziera gardziele, wspólna moc tylko zdoła nas ocalić. Juliusz Słowacki do Grunwaldu nawiązywał bezpośrednio w nieukończonym dramacie Zawisza Czarna. Romantyzm nie silił się na historyczność narracji. Słowacki podaje obraz przebiegu bitwy zupełnie swobodnie, ahistorycznie, a jednocześnie przejmująco poetycko. Słyszycie jęki, to Polska złamała czarne szwadrony krzyżaków i goni Litwin na czele. W okrwawionej dłoni trzyma chorągiew, a chorągiew biała, a on ją spuścił i we krwi umoczył. Około kija okręcił i skoczył, a za nim, niby tęczowe chmury pełne słońc, lecą husarze w pancerzach. Lot der Gott, krzyczą. Żelazne kontury i dzidy czarne, jako szczeć na jeżach, szczeć naprzód strachem zjeżona do góry, a potem w polskich tęczowych odzieżach serc szukających. Z tymi tęczowymi to dzisiaj bym uważał, ale to był XIX wiek, pamiętajmy. Wiek XIX był nie tylko wiekiem wielkiej poezji romantycznej, ale i wiekiem wielkiego polskiego malarstwa historycznego. I w tej dziedzinie sztuki nie mogło zabraknąć wątków grunwaldzkich, które podejmowali liczni twórcy. Wszystkich jednak przyćmił Jan Matejko, którego bitwa pod Grunwaldem stała się obrazem, symbolem, który ukształtował także nasze współczesne rozumienie i recepcję grunwaldzkiej wiktorii. Ta artystyczna wizja bitwy, mimo że ahistoryczna, jest jednocześnie tak sugestywna, że na hasło Grunwald mamy przed oczyma matejkowską twarz wielkiego mistrza, zastygłą w przedśmiertnym przerażeniu i wielkiego księcia litewskiego Witolda, galopującego w centralnej części płótna na szalonym, wściekłym rumaku. Ja tutaj pozwoliłem sobie zapisać takie hasło. Potęga Matejki jest tak wielka, że kto wie, czy gdyby kiedyś Matejko zamiast starcia z krzyżakami zdecydował się na przykład na upamiętnienie w wielkim rozmiarze boju pod Kircholmem, to dziś nie recytowalibyśmy wyrwani z najgłębszego snu daty 1605. I to jest prawda, dlatego że wszystkie badania, które są przeprowadzane, świadczą o tym, że ta data 1410 jest datą, która jest najbardziej rozpoznawalną datą w historii Polski wśród naszego społeczeństwa. Jan Matejko do namalowania swego najbardziej znanego dzieła przystąpił w roku 1875, przygotowując się do tego niezwykle starannie. W 1877, a więc rok przed prezentacją obrazu, artysta odwiedził miejsce bitwy. Ponieważ opinia publiczna wszystkich zaborów wiedziała o najnowszym projekcie mistrza, jego podróż na pola wsi Stembark odbywała się niezwykle uroczyście. Na każdej stacji artystę witały tłumy ludzi z kwiatami, co też z pewnością świadczy o sile grunwaldzkiego etosu. Od 3 lat uwaga publiczności polskiej zwrócona była w tę stronę, pisał w 1897 roku Stanisław Tarnowski. Wiedziano, że Matejko maluje bitwę, i to bitwę pod Grunwaldem, więc artystyczna ciekawość i narodowa miłość własna zarówno były zajęte i poruszone. W miarę jak dzieło postępowało, jak zbliżało się do końca, wzmagała się ta gorączka niecierpliwego oczekiwania, a ci, którzy dopuszczeni byli do widzenia obrazów pracowni, nie mogli się opędzić niezliczonym pytaniom, ani im odpowiedzią i opowiadaniem nastarczyć. Pierwszy pokaz dzieła miał miejsce 28 października 1878 roku. Miejsce było godne. Sala krakowskiego magistratu w Pałacu Wielopolskich przy Placu Świętego Ducha. Oglądały go tłumy, a wstęp, który był płatny, przyniósł artyście 3000 guldenów zysku. Wkrótce po premierze obrazu Rada Miasta Krakowa pod przewodnictwem prezydenta Mikołaja Zygmikiewicza uchwaliła wręczenie Matejce berła jako symbolu panowania w dziedzinie sztuki. Dzieło genialnego malarza było pełnym symboliki, gigantycznym płótnem wypełnionym odniesieniami do dziejów Polski. Wielki mistrz ginie na nim od ciosu zadanego włócznią świętego Maurycego, która była symbolem przyjaźni polsko-niemieckiej i zdrady Polaków przez zakon krzyżacki. Obok pieszego z włócznią Wulricha von Jungingena mierzy postać ubrana w katowski kaptur z katowskim toporem i sakiewką i tak dalej, i tak dalej. Siła oddziaływania Jana Matejki była ogromna. Obraz był jednak wyśmiewany.
między innymi przez Stanisława Wyspiańskiego, który narysował jego parodię. O, to jest Stanisław Wyspiański. Bitwa pod Grunwaldem przechodziła liczne koleje losu, które starczyłyby do napisania powieści sensacyjnej. Dzisiaj dzieło to, poddane ostatnio gruntownej konserwacji, jest prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie. W ślad za Matejką poszli inni malarze. Z okazji 500-lecia bitwy swoją wizję Grunwaldu przedstawili Zygmunt Rozwadowski i Tadeusz Popiel, uczniowie Matejki. Ich dzieło zostało namalowane w stylu popularnym wówczas panoram. Miało imponujące rozmiary, 10 na 5 metrów. W 1931 roku obraz Bitwa pod Grunwaldem został także namalowany i przedstawiony publiczności przez Wojciecha Kossaka. Tak jak Matejko kształtował nasz etos grunwaldzki w dziedzinie sztuk plastycznych, tak w dziedzinie literatury zrobił to wielki pisarz Henryk Sienkiewicz swoją powieścią Krzyżacy. Jego dzieło zupełnie przyćmiło zapomnianych już dzisiaj krzyżaków Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydanych drukiem w roku 1874. Po raz pierwszy w całości krzyżaków Sienkiewicza opublikowano na przełomie wieków w roku 1900. Ta powieść historyczna, w której miłość i intryga rzucone są na kanwę wielkiej wojny z zakonem, kończy się potężnym, monumentalnym akcentem, mistrzowskim opisem grunwaldzkiej wiktorii. Opis to tak sugestywny, zgodny zresztą z ówczesną wiedzą historyczną, że do dziś patrzymy na krzyżaków przez pryzmat Sienkiewiczowski. Przepraszam, że do dziś patrzymy na krzyżaków przez pryzmat Sienkiewicza. Te dwa wielkie dzieła Matejki i Sienkiewicza połączyły się we wspólnym epizodzie grunwaldzkiej tradycji. Oto 27 kwietnia 1900 roku w krakowskich Sukiennicach Henryk Sienkiewicz, stojąc przed obrazem Matejki, odczytał finałową scenę swojej wielkiej powieści. Zbliżał się rok 1910, 500. rocznica grunwaldzkiej wiktorii. Społeczeństwo polskie, wciąż podzielone między trzech zaborców, intensywnie przygotowywało się do obchodów. Stosunkowo najłatwiej było zorganizować obchody w zaborze austriackim, którego władze były najbardziej wówczas liberalne. Dlatego postanowiono o zorganizowaniu centralnych uroczystości w Krakowie. Tutaj zresztą tradycja corocznych obchodów rocznicy Grunwaldu była głęboko zakorzeniona. Przerwało ją dopiero zajęcie miasta przez Prusaków w roku 1794. Do tego roku w każdą rocznicę bitwy ruszały uroczyste procesje do kościoła świętej Jadwigi na Stradomiu. Brali w nich udział żacy i profesorowie akademii, członkowie cechów i górnicy z pobliskiej Wieliczki. W roku 1909 powołano Komitet Krajowy Obchodów 500-lecia bitwy. Uroczystości zaplanowano na 3 dni lipca 1910 roku. Centralnym punktem miało być odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego. Pomnik ten, którego twórcą był mało znany rzeźbiarz mieszkający w Paryżu Antoni Wiwulski, został odsłonięty w pierwszym dniu uroczystości 15 lipca. Zjechały do Krakowa dziesiątki tysięcy ludzi. Znamienici goście zabierali głos. Uczynił to także sam fundator, Paderewski, który powiedział wówczas znamienne słowo. Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka ojczyzny, nie tylko w jej minionej świetności i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości. Ważnym elementem uroczystości była też prapremiera dzieła muzycznego, które także wpisuje się w grunwaldzką tradycję. Jest to Rota Marii Konopnickiej, do której muzykę skomponował nasz krajan, nasz rodak Feliks Nowowiejski. Podczas uroczystości sam kompozytor dyrygował chórami z ziem wszystkich zaborów. Dzieło Antoniego Wiwulskiego stało się symbolem zmiennych kolei dziejów polskich, tak nierozerwalnie związanych z grunwaldzkim etosem. Przetrwało bowiem niespełna 30 lat. O Grunwaldzie nie zapomniały hitlerowskie Niemcy. We wrześniu 1939 roku dowódca SS Heinrich Himmler mówił: głowa, intelekt tego byłego narodu Polaków zostanie zlikwidowana bez reszty. Narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód, który od czasów bitwy pod Grunwaldem zagradza nam drogę. Po wkroczeniu Niemców do Krakowa pomnik najpierw zasłonięto deskami, a następnie rozebrano. Ocalone przez polskich patriotów nieliczne resztki pomnika zostały na początku lat 80. XX wieku przywiezione na pola Grunwaldu, gdzie stworzono z nich artystyczną instalację, którą możecie Państwo podziwiać
do dzisiaj. Niemcy niszczyli też i inne pomniki związane ze znienawidzoną przez siebie bitwą. Stojący w Uzdowie, w pobliżu granicy z Niemcami, pomnik upamiętniający bitwę został w 1939 roku wysadzony w powietrze. Nie oszczędzono też kopii chorągwi grybackich z Wawelu, gdyż oryginały nie dotrwały do naszych czasów. Nie zniszczono ich, co prawda, ale generalny gubernator Hans Frank nakazał ich odesłanie do Malborka. O Grunwaldzie nie zapomnieli też Polacy. W czasie II wojny światowej do tradycji grunwaldzkich sięgało wiele oddziałów partyzanckich, które brały swoje nazwy nawiązujące do wielkiego polskiego zwycięstwa. Na terenach ZSRR 15 lipca 1943 roku pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki miała swą uroczystą przysięgę. Data przysięgi nie była oczywiście przypadkowa. W dniu 1 stycznia 1944 roku dowództwo Komunistycznej Gwardii Ludowej zdecydowało z kolei o ustanowieniu odznaczenia Krzyż Grunwaldu. Komuniści zresztą z lubością wyzyskiwali grunwaldzki etos do swych własnych celów. Cele te były jasno określone. Wzbudzić niechęć i strach przed kapitalistycznym RFN-em, który jakoby nie wyrzekł się imperialnej polityki i tylko czekał na możliwość zaatakowania PRL-u, oraz pogłębić przyjaźń z bratnim narodem radzieckim poprzez ukazywanie lipcowego zwycięstwa jako triumfu połączonych sił polsko-litewsko-ruskich. Dlatego już w lipcu 1945 roku na polach Grunwaldu odbyło się uroczyste obchody 535. rocznicy bitwy z udziałem Ludowego Wojska. Z tej okazji naczelny dowódca Wojska Polskiego, Michał Rola-Żymierski, wydał rozkaz, który wyraźnie określił nowy charakter etosu grunwaldzkiego w zmienionej rzeczywistości politycznej. Żołnierze, Grunwald to największe zwycięstwo w dziejach narodu. Stało u podstaw demokracji polskiej, organizującej walkę z Niemcami, prowadzącej nasz naród do zwycięstwa. Odnieśliście je u boku bohaterskiej Armii Czerwonej, u boku bratnich narodów radzieckich, które uratowały ludzkość przed teutońskim barbarzyństwem. Proszę wybaczyć, że nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Swój wkład w nowy Grunwald, zwycięstwo nad niemieckim najeźdźcą, dał żołnierz polski na wszystkich frontach walki z hitlerowskim uciskiem. Tysiącletni pochód Germanów na wschód został nareszcie wstrzymany. W 1953 roku, w 10. rocznicę powołania Ludowego Wojska Polskiego, na polach Grunwaldu stawiono obelisk, którego napis głosił: Ludowe Wojsko Polskie w 10. rocznicę swego istnienia w hołdzie bohaterom, którzy rozgromili krzyżackich najeźdźców w bitwie pod Grunwaldem 1410 roku. O ile pamiętam, Pani Ewelino, płyta z tego pomnika znajduje się do dzisiaj w naszych zbiorach. Jest przechowywana tam, gdzie jej miejsce. Nie będę mówił gdzie. Jak ważne miejsce Grunwald zajmował w komunistycznej propagandzie, pokazał najlepiej rok 1960. To jeszcze pomniki grunwaldzkie. 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem była sprawą niezwykle prestiżową dla władz PRL. Postanowiono, przygotowując się do obchodów, o powołaniu Funduszu Grunwaldzkiego w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Z publicznych zbiórek miano zbudować na polach Grunwaldu pomnik i niewielkie muzeum. Front Jedności Narodu przygotował specjalną odezwę, w której pisano: nie minęła groźba militaryzmu niemieckiego. Przy poparciu i pomocy kół imperialistycznych dochodzą znów do głosu w Niemieckiej Republice Federalnej siły odwetu i agresji. Godzi się upamiętnić zwycięstwo grunwaldzkie, wznosząc trwałą budowlę na ziemi znoszonej przed 550 laty krwią naszych przodków i ich sprzymierzeńców. Godzi się otoczyć tę ziemię trwałą opieką całego społeczeństwa. Zadanie zaprojektowania pomnika zlecono rzeźbiarzowi Jerzemu Bandurze i architektowi Witoldowi Cęckiewiczowi. Wraz z jego budową podjęto także prace archeologiczne, skoncentrowane głównie w rejonie ruin kaplicy Popitewnej. W ich wyniku odkryto m.in. masowe groby rycerzy poległych w bitwie oraz kilkadziesiąt fragmentów uzbrojenia, w tym m.in. groty strzał, bełty, elementy rękawicy pancernej. Oficjalne obchody już przy nowo wybudowanym pawilonie muzealnym pomniku grunwaldzkim odbyły się z wielką pompą 17 lipca 1960 roku. Przewodniczył im sam Władysław Gomułka. Rozwój techniki pozwolił również na przeniesienie etosu grunwaldzkiego w nowy wymiar. W 1959 roku Aleksander Ford zekranizował Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Zrobiony wówczas z ogromnym rozmachem, jest to dzisiaj najczęściej oglądanym polskim filmem. Mimo upływu lat wciąż budzi duże zainteresowanie. Zresztą powtarzany ciągle w telewizji. Nawiasem mówiąc, ogólnopolska premiera, o ile mnie pamięć nie myli, miała miejsce w Olsztynie, w nieistniejącym niestety już dzisiaj kinie Polonia.
Przez kilkadziesiąt lat na polach Grunwaldu niewiele się działo. Sytuacja zaczęła się zmieniać od roku 98, kiedy bractwa rycerskie z całej Polski zaczęły tu z inicjatywy gminy Grunwald organizować inscenizację. Impreza z roku na rok powiększała się i profesjonalizowała. Obecnie jest to największa inscenizacja bitwy średniowiecznej na świecie. Szczególną oprawę zyskała w roku 2010, gdy cały kraj żył obchodami 600-lecia bitwy. Z inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na polach Grunwaldu przeprowadzono wówczas inwestycję, którą możecie Państwo tutaj zobaczyć, mającą na celu poprawę jakości usług turystycznych, między innymi zbudowano nowe pawilony. No i tutaj oczywiście już przechodzimy, Szanowni Państwo, do współczesności. Wówczas to miało powstać Muzeum Bitwy pod Grunwaldem z prawdziwego zdarzenia. Niestety w wyniku rozmaitych sprzeczności losu, a także pewnych konstrukcji finansowych nie doszło to do skutku. Powstały wyłącznie te pawilony. Stąd napisałem nieudana inwestycja i wielkie zamieszanie, ale o tym za chwilę. W ubiegłych latach wydarzyły się jeszcze dwa ważne, doniosłe wydarzenia w dziejach Grunwaldu. Z dniem 1 marca 2011 roku Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, będące do tej pory oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, stało się samodzielną jednostką kultury województwa warmińsko-mazurskiego jako Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Natomiast kilka miesięcy wcześniej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wpisał pola Grunwaldu na listę pomników historii, nadając temu wyjątkowemu miejscu najwyższą formę ochrony zabytków w naszym kraju. Sytuacja diametralnie zmieniła się w roku 2017, kiedy udało nam się już jako samodzielnemu muzeum, jako muzealnikom z Grunwaldu przekonać władze zarówno samorządowe, jak i przede wszystkim na szczeblu rządowym do tego, że warto pod Grunwaldem zbudować całoroczne i profesjonalne, piękne muzeum, co właśnie w tej chwili ma miejsce. Tak to wyglądało w roku 2007 na pierwszym projekcie, na pierwszej wizualizacji projektu, która wówczas nie została zrealizowana. A tutaj jest załączony film. Ja nie wiem, czy my możemy go odpalić. Czy istnieje taka możliwość? Znaczy, ja mogę podejść i spróbować to zrobić. Ale ja tutaj nic nie widzę tego filmu, on się chyba nie... No dobrze, poradzimy sobie bez niego. Ten film był... Ale jego po prostu nie ma. U mnie w komputerze on się wyświetlał, on był załączony, był wgrany do tej prezentacji, był częścią tej prezentacji, ale widzę, że nie ma tutaj możliwości z jakichś tam przyczyn technicznych go wyświetlenia, ale to nic, dlatego że poradzimy sobie doskonale bez niego, bo mamy kilka slajdów. Obecnie, Szanowni Państwo, jesteśmy na etapie realizacji rzeczywiście Muzeum Bitwy pod Grunwaldem na miarę XXI wieku. Tak wygląda stan sprzed dwóch tygodni. Jest to budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. Tam przeniesie się cała administracja z obecnego biura Muzeum w Stębarku i tutaj będzie sala wystawowa, sala rycerska i tu będzie cała infrastruktura, której tak naprawdę przez wiele, wiele lat nam bardzo brakowało. A przede wszystkim, Szanowni Państwo, będzie tutaj nowa, w pełni profesjonalna i nowoczesna wystawa. I tutaj w tym miejscu chciałem powiedzieć, że wystawę tę projektuje nam obecnie, jesteśmy w fazie końca tego zadania, projektuje nam wybitna pani profesor Katarzyna Anna Jagiełło z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tutaj bardzo serdeczne podziękowania pani profesor za ten wysiłek, który włożyła i który wkłada cały czas na bieżąco przygotowanie tej wystawy. Ja oczywiście pozwoliłem sobie tak naprawdę bez pytania zrobić jeden zrzut ekranu, tylko żebyście mieli Państwo pewien pogląd na to, jak ta wystawa będzie wyglądała, jak nowoczesne będzie to muzeum. To jest widok holu, sali głównej postanowiłem Państwu nie pokazywać. To jest fragment holu ekspozycyjnego. Wszystkie znaki na niebie i ziemi,
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, Szanowni Państwo, na to, w tej chwili trwają też rozmowy z generalnym wykonawcą i trwają rozmowy również z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, że muzeum to będzie czynne już mniej więcej w maju, czerwcu ubiegłego roku. Natomiast zaprosimy wszystkich Państwa oczywiście. A ja powiedziałem którego? Przepraszam bardzo. Naturalnie przyszłego roku. Chociaż jak wiemy, czas i czasoprzestrzeń to pojęcie względne, więc patrząc wczoraj Sir Penrose dostał Nobla za badania czarnych dziur, więc spokojnie możemy też założyć, że zapraszamy Państwa na otwarcie w ubiegłym roku, ale rzeczywiście dla naszych potrzeb zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na otwarcie muzeum, uroczystą inaugurację działalności muzeum w lipcu przyszłego roku. Tak to mniej więcej, to są mniej więcej fragmenty naszej wystawy, ale oczywiście to tylko pewien pogląd, dlatego że prace cały czas trwają. I dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przepraszam, że przekroczyłem dany mi czas. No i teraz pozostaje mi jeszcze, Szanowni Państwo, skoro skończyłem już ja, pozostaje mi zaprosić Pana Profesora Tomaszewa. Panie Profesorze, temat wystąpienia Pana Profesora przed Grunwaldem. Działania dyplomatyczne stron konfliktu wiosną i wczesnym latem 1410 roku. Oddaję Panu głos.